Witam wszystkich słuchaczy i wszystkich widzów. Spotykamy się dzisiaj w Izbie Pamięci Strzelecka 8 w związku z rocznicą, którą obchodziliśmy kilka dni temu, a mianowicie 80. rocznicą powołania kierownictwa dywersji. 22 stycznia 1943 roku formalnie ta struktura odpowiadająca za prowadzenie bieżącej walki z okupantem została utworzona na mocy rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej. Aby porozmawiać na temat kierownictwa dywersji, zaprosiliśmy dzisiaj do Izby historyków zajmujących się tematyką konspiracji niepodległościowej. Od lewej towarzyszy mi w dzisiejszej dyskusji pan dr Kazimierz Krajewski. Po prawej stronie pan dr Henryk Piskunowicz i pan dr Bartłomiej Szyprowski. Ja nazywam się Tomasz Łabuszewski, jestem również historykiem, a także gospodarzem tegoż miejsca przygotowanego przez Oddział Warszawski Instytutu Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, zaczynając dzisiejszą dyskusję, zadałbym takie bardzo ogólne pytanie dotyczące ewolucji koncepcji prowadzenia działań zbrojnych przez polskie podziemie niepodległościowe. Jak na tym szlaku wyglądała historia kierownictwa dywersji? Bo przecież wiadomo, że od 1939 roku, czyli od momentu utraty przez Polskę niepodległości, głównym celem, jaki stawiały sobie kolejne organizacje konspiracji wojskowej w Polsce, było doprowadzenie do odzyskania niepodległości, czyli tak naprawdę powstanie powszechne. I z tym pytaniem pierwszym właśnie dotyczącym owej ewolucji koncepcji prowadzenia walki zbrojnej od powstania powszechnego do walki bieżącej zwracam się do pana doktora Henryka Piskunowicza. Pytanie jest bardzo ciekawe i intrygujące, ale ja może na wstępie odniosę się do okresu 1939 roku, kiedy w obliczu zagrożenia wojną z Niemcami wiosną 1939 roku jest tworzona dywersja pozafrontowa przez Oddział II Sztabu Naczelnego Wodza. W koncepcjach tej organizacji miało być przygotowanie patroli dywersyjnych i ośrodków dywersyjnych wzdłuż całej granicy z Niemcami i ze Słowacją oraz utworzenie grup partyzanckich, które by atakowały w Karpatach i w okolicach Prus Wschodnich. Ta koncepcja, pomimo prowadzonych działań przez kilka miesięcy, nie doszła do finału. W międzyczasie odbyło się kilka spotkań polsko-brytyjskich do organizowania działań dywersyjnych i partyzanckich. Brytyjczycy poparli polską ideę walki tej dywersyjno-partyzanckiej, obiecali pomoc, gdy chodzi o radiostacje, sprzęt, środki dywersyjne, broń krótką i maszynową. W momencie wybuchu II wojny światowej dywersja pozafrontowa nie była przygotowana w pełni do działań na terenach zajętych przez Niemców.
Brakowało przede wszystkim ośrodka, centralnego ośrodka kierującego działaniami, łączności, natomiast obiecane środki walki i sprzęt Anglików nie dotarły na czas. Brytyjczycy do końca byli obserwatorami i prowadzili pewnego rodzaju tutaj powiedzmy sobie postrzeżenia, które zostały zużytkowane w dalszej kolejności, gdy chodzi o współpracę SOE z oddziałem 6 Sztabu Naczelnego WONZ. Mimo że organizacja nie została do końca zorganizowana, to jednak w 1939 roku oblicza się, że było kilkadziesiąt różnych wystąpień dywersyjnych, w tym najbardziej znany przykład obrony Poczty Gdańskiej, obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Po upadku II Rzeczypospolitej z tej dywersji pozafrontowej powstało około 10 różnych organizacji nastawionych o charakterze dywersyjnym, które działały na ziemiach polskich, w tym tajna organizacja wojskowa majora Jana Mazurkiewicza. Okres od października do początków, do utworzenia Związku Odwetu charakteryzuje się tym, że dzięki pomocy Brytyjczykom w dostarczaniu środków dywersyjnych, sabotażowych oraz pewnej ilości broni podejmowano za pomocą ośrodka polskiego, który znajdował się w bazie w Budapeszcie, pewne określone działania na terenie Polski. Można powiedzieć, że w tym okresie czasu do powstania Związku Odwetu mamy kilkadziesiąt różnych potwierdzonych akcji podejmowanych na ziemiach polskich, w tym wykolenia pociągów czy wysadzania mostów. I w momencie utworzenia ZWZ i powstania Związku Odwetu nastąpi pewny jakiś nowy okres. Wspomniane przyjęcie koncepcji powstańczej czy powstańczo-wojennej polegającej na organizowaniu powstań narodowych czy powstania powszechnego zakładały również prowadzenie działań dywersyjnych. To mamy, powiedzmy sobie, bardzo mocno wyraziście odnotowane w planie operacyjnym numer 54 czy 154, gdzie właśnie zakładano, że te oddziały tworzone dywersyjne, czy ta dywersja jest podstawą, powiedzmy sobie, do zwycięstwa na bazie, jaką było Generalne Gubernatorstwo poszerzone o części Białostoczyzny Łódzkiego, przez ostrą dywersję komunikacyjną na kolei i drogach na bazie osłony. I bym powiedział, pytanie jest, bym powiedział, o tyle ciekawe, że o wszystkim jak gdyby decydował naczelny wódz i rząd polski w Londynie. On określał kierunki działalności i w tym sensie po chociażby doświadczeniach 1940 roku z oddziałem Hubali, kiedy na Kielecczyźnie doszło do masowych represji i zginęło kilkaset osób, stał na stanowisku, że nie należy
podejmować przedwczesnych działań zbrojnych o charakterze ostrej dywersji czy partyzantki, albowiem w przeciwnym razie zostanie rozbita organizacja lub też bardzo duże straty poniesie ludność polska. I to jak gdyby ten plan powstańczy, narzucony plan powstańczy, bym powiedział, bardzo silnie, powiedzmy sobie, oddziaływał na to, co działo się w kraju. Rząd polski i generał Sikorski właściwie do 1942 roku, bym powiedział, byli zwolennikami, prawda, znaczy prowadzenie najwyżej określonych działań sabotażowo-dywersyjnych w okresie kampanii francuskiej, aby później, powiedzmy sobie, ta działalność osłabła do tego średniego czy minimalnego natężenia, bo ciągle przewija się u nich jeden wątek. Nie dopuścić do przedwczesnych wystąpień zbrojnych i strat ludności. No właśnie, tylko powstaje takie pytanie, na ile mamy tutaj do czynienia z pewnymi zdarzeniami, które biegną obok siebie i wywołują odmienne skutki, to znaczy represje niemieckie bez względu na zaangażowanie struktur niepodległościowych i tak prowadzą konsekwentną politykę eksterminacji narodu polskiego. W pierwszej kolejności obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, ale równolegle to samo w odniesieniu do obywateli polskich pochodzenia polskiego. I no widać, że owe ograniczenia działań dywersyjnych wynikające ze szlachetnych pobudek no, nie osiągają zamierzonego skutku. I jest pytanie, na ile ta ewolucja, o której mówimy, była wynikiem sytuacji geopolitycznej, a na ile była ona wynikiem no, jednak pewnych zjawisk krajowych, które powodowały, iż dalej nie można było pozostawać przy tej koncepcji zachowawczej. Myślę tutaj o czynnikach takich jak właśnie po pierwsze owa działalność eksterminacyjna prowadzona przez Niemców, ale również przez nacjonalistów różnej maści, od Ukraińców poprzez Litwinów, a skończywszy na problemie pospolitego bandytyzmu i dywersji komunistycznej. Jaki czynnik taki decydujący wskazałby pan jako ten, który sprawił, iż do tej ewolucji jednak doszło? To jest wiosna, lato 1942 roku. Komendanci okręgów informują, że polityka niemiecka, represje, wywózki na roboty do Niemiec powodują straty i zarówno kadra, jak i żołnierze naciskają na ostrzejszą formę działalności. W kwietniu 1942 roku komendant okręgu wileńskiego znalazł się w sytuacji, kiedy wystąpił do generała Grota z prośbą o zgodę na organizowanie oddziałów partyzanckich. Niestety ta jego prośba została nierozpatrzona, bo wiem, ciągle naczelny wódz i premier stali na stanowisku nie rozwinięcia działalności zbrojnej. Dla mnie, powiedzmy sobie, taką kilka rzeczy tutaj zadziałało. Pierwsze to jest rzeczywiście powstanie Gwardii Ludowej i PPR-u, komunistycznych formacji, którzy w sposób demagogiczny propagowali otwartą walkę
na celem niesienia pomocy Armii Czerwonej walczącym z faszyzmem, którzy usiłowali zdyskredytować siły zbrojne w kraju i próba jak gdyby podporządkowania społeczeństwa ich narracji. Drugą rzeczą, co to już było sygnalizowane, to jest zniecierpliwienie społeczeństwa, które uważało, że powiedzmy sobie w tej sytuacji, jaka jest, musi, bym powiedział, Armia Krajowa zareagować mocno i stanowczo. I trzeci, do tego dochodzi, powiedzmy sobie, opinia polskich stronnictw i partii politycznej, które się opowiadają się za podjęcie określonych działań odwetowych. Lipiec 1942 roku to jest, bym powiedział, bardzo ciekawa wymiana korespondencji między generałem Grotem a naczelnym wodzem w tej sprawie. Powiedzmy sobie, komendant sił zbrojnych w kraju mocno naciskał na naczelnego wodza, żeby zmienił swój punkt widzenia. W konsekwencji powiedział, że takie stanie zachowawcze powoduje negatywny skutek w społeczeństwie, w szeregach Armii Krajowej, nie pobudza to, bo powiedzmy sobie, ducha walki i w perspektywie może to negatywnie się odbić na duchu walki w czasie powstania. No i uzyskiwaniu tak naprawdę to, na czym zależało stronie niepodległościowej, czyli utrzymywaniu wpływu nad postawą społeczeństwa wobec okupanta. Tak. I jeszcze postawiłbym, powiedział, generała Sikorskiego w sposób taki, bym powiedział, jednoznaczny, że we wrześniu podejmuje decyzję wzmożonej akcji dywersyjnej i uruchomienia partyzantki na wschodzie. Oczywiście generał Sikorski zgodził się, podzielił punkt widzenia, ale zastrzegł, żeby nie było to forma, powiedzmy sobie, działań zbrojnych na szerszą skalę, a także, żeby społeczeństwo ufało i było podporządkowane bezgranicznie rządowi polskiemu i naczelnemu wodzowi. I to jest ten moment, powiedzmy sobie, zwrotny, prawda? Bo później mamy taką ciekawą sytuację, że w październiku 1942 roku jest wyprawa sterdyńska. Te oddziały, prawda, znaczy ten pierwszy rzut pójścia na wschód, nieudany. Drugą, powiedzmy sobie, taką rzeczą, która już, powiedzmy sobie, całkowicie przesądziła, no to są, powiedzmy sobie, wydarzenia na Zamojszczyźnie określane powstaniem, kiedy również generał Grot został postawiony przed faktem dokonanym, dlatego że wobec, powiedzmy sobie, tej postępującej polityki niemieckich wysiedleń, przy czym chcę zwrócić na jedną taką ważną uwagę, o czym się tutaj nie mówi. Dwa pierwsze transporty wysiedlonych ludzi z Zamojszczyzny, rodzin, trafiły do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i poszły do komór gazowych. To pokazywało, powiedzmy sobie, skalę nie tylko represji, ale przejawów ludobójstwa. Ono zostało w jakiś sposób tutaj przyhamowane, ale powiedzmy sobie, społeczeństwo odbierało to tutaj jednoznacznie. W efekcie, powiedzmy sobie, proszę Państwa, mamy do czynienia, powiedzmy sobie, z rozkazem generała Grota z grudnia
1942 roku, nakazujący ludności bierną postawę, czynną, zaangażowanie się oddziałów dywersyjnych i terenowych w akcje odwetowe. I jeszcze jedną ciekawą rzecz, wyraża zgodę oddziałów, które weszły do akcji czynnej, a nie mogą się ujawnić czy powrócić, powiedzmy sobie, do tej starej formy konspiracji, na tworzenie oddziałów partyzanckich. I jest to, bym powiedział, taki jak gdyby moment, kiedy dochodzimy, powiedzmy sobie, do tego okresu, kiedy zapadają decyzje, przyszłe decyzje tworzenia kierownictwa dywersji. I to jest charakterystyczne, co na to trzeba, bym powiedział, zwrócić tutaj uwagę, że te trzy głośne akcje, Wieniec, odwet kolejowy, Wieniec 2, które, bym powiedział, pokazały siłę możliwości i skutki, powiedzmy sobie, uderzenia polskiego. Na tym etapie, bym powiedział, walki nie potrzeba było już samych tylko oddziałów sabotażowo-dywersyjnych, ale pięści dywersyjno-bojowe i taką rolę miał spełnić przyszły Kedyw. Dziękuję serdecznie. Ja tu przytoczę fragment tego rozkazu, o którym pan mówił, z 1 września 1942 roku. Generała Stefana Roweckiego Grota. Zwiększam stopniowo sabotaż do maksimum, nasilam coraz bardziej akty dywersyjne, na razie tytułem prób własnych sił i reakcji nieprzyjaciela. Zwiększam co miesiąc akcję likwidacyjną Polaków pracujących dla Gestapo, wkrótce rozszerzę ją na Niemców, przygotowuję akty represyjne na większą skalę i w kilku punktach jednocześnie. Przejdźmy do następnej kwestii, mianowicie kierownictwo dywersji, jego utworzenie było, jak przedstawił pan dr Henryk Piskunowicz, wynikiem różnych czynników, które wpłynęły na dowództwo Armii Krajowej do podjęcia takich działań strukturalnych, ale nie były to pierwsze tego typu rozwiązania, bo mieliśmy już wcześniej historię różnych innych pomysłów na zorganizowanie walki bieżącej. Wspominany był tutaj przez pana doktora Związek Odwetu. Mieliśmy jeszcze wachlarz. Jak wyglądała historia tych pierwszych struktur tworzonych przez ZWZ AK na kierunku prowadzenia tej aktywnej działalności bojowej? Zwracam się z tym pytaniem do pana doktora Kazimierza Krajewskiego. W dziejach Sił Zbrojnych w kraju, czyli wpierw Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, mamy cały czas do czynienia z dążeniem do ujednolicenia wysiłku wojskowego na terenie całych ziem polskich. I to dążenie do ujednolicenia wysiłku oczywiście dotyczyło także wystąpień o charakterze czynnym. To widać na przykładzie, no, jak gdyby pacyfikowania, wygaszania tych partyzantek powrześniowych. Chodzi tu też o próby zapanowania nad tymi różnymi dzikimi partyzantkami. Każda formacja polityczna starała się mieć swoje bojówki, swoje grupy zbrojne, które często w sposób zupełnie nieplanowy, czasami bezsensowny, tę akcję prowadziły. Tu dr Piskunowicz podał właśnie taki dobry przykład sprawy uporządkowania oddziału majora Dobrzeńskiego. Gdzieś tam nad Sanem chodziły grupy Orła Białego, prawda, żadnego pożytku to nie przyniosło. Konfederacja Zbrojna jeszcze przed KN-em miała jakieś swoje grupy, jak chociażby Kordiana nad Wisłą. To wszystko wywoływało pewien chaos, jak się doda grupy zupełnie dzikie, pozaorganizacyjne, grupy o prowiniencji czerwonej. No to rzeczywiście wytwarzało w terenie stan fatalny. Trzeba było nad tym jakoś zapanować. I jeśli chodzi o prowadzenie akcji
czynnej akcji zbrojnej, to takim ciałem organizacyjnym w ramach ZWZ-u miałby być właśnie Związek Odwetu. Czyli specjalna struktura powołana równolegle, jak gdyby istniejąca równolegle do tej normalnej sieci terenowej konspiracyjnej, wyodrębniona, z wyodrębnionym własnym pionem łączności, posiadająca własny system dowodzenia, własny sztab. Na czele tej struktury stanął major saperów, później pułkownik awansowany, Franciszek Niepokulczycki, pseudonim Teodor. I podległe mu oddziały istniały no, na poziomie wszystkich wyższych struktur Związku Walki Zbrojnej. One prowadziły działalność przede wszystkim taką mało widoczną, działalność o charakterze sabotażowym, rzadziej dywersyjną. Działalność Związku Odwetu pozostaje jak gdyby w cieniu działań KEDYW-u, które były nagłaśniane także przez prasę podziemną, które były no, głośne. To były działania prowadzone często jawnie, no, pod polskimi znakami. Związek Odwetu tak nie działał, działał w sposób bardzo, bardzo utajniony. No, niemniej te działania nastawione właśnie na uderzenie, działania sabotażowe w przemyśle, w wszelkiej wytwórczości działającej na rzecz wojska niemieckiego, no one były bardzo efektowne. No, były też wystąpienia o charakterze spektakularnym, dywersyjnym. No, tutaj do czasu wielkiej wsypy organizacyjnej bardzo dynamicznie działał Związek Odwetu na Śląsku. Tutaj takim przykładem może być akcja na stację w Tychach, gdzie dokonano zniszczeń, rozbito posterunek niemiecki. Ten Związek Odwetu Śląski kierowany przez porucznika Wacława Smoczyka miał też wystąpienia dywersyjne na terenie Rzeszy. Jak gdyby tego rodzaju myślenie o tego rodzaju działaniach nie zaczęło się od Zagralinu, o którym będziemy jeszcze mówili. Były takie wystąpienia na dworcu śląskim we Wrocławiu, były takie wystąpienia w Berlinie i to co najmniej dwukrotnie, raz chyba jeszcze w 1940 roku, a potem pod koniec roku 1942 taki zamach miał miejsce. No, bardzo spektakularne były działania w zakresie dywersji kolejowej, wspomniana już operacja Wieniec, wysadzenie torów dookoła Warszawy, Wieniec 2, czyli to uderzenie już w czasie wydarzeń zamojskich, odwet kolejowy, 5 pociągów wylatuje, jeden most uszkodzony, jeden most wysadzony. Mają miejsce pierwsze akcje odbijania więźniów, to jest Końskie, Częstochowa, w Białymstoku mamy takie, to prawda, to komórka wywiadowcza to robiła. Jakieś na prowincji są pierwsze wystąpienia, chociażby w Zieluniu tego typu. Działania nabierają dynamiki. Czyli Związek Odwetu jest taką pierwszą formą uorganizowania, ujęcia w jednolite karby akcji dywersyjnej na terenie okupowanych ziem polskich. Te działania wkraczają także na tereny włączone do Rzeszy i na tereny Rzeszy. Kolejna taka inicjatywa, o której trzeba wspomnieć, to jest specjalna, wydzielona sabotażowo-dywersyjna organizacja oznaczona kryptonimem Wachlarz. Ona powstaje już po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej we wrześniu 1941 roku. Studialne prace pułkownika Remigiusza Grocholskiego zostają wzięte pod uwagę i na ich podstawie zostaje opracowana koncepcja działania organizacji przeznaczonej do wystąpień o charakterze dywersyjnym na terenach wschodnich. Początkowo te wystąpienia miały mieć miejsce za starą granicą z 1939 roku, czyli na terenach, nazwijmy to umownie, należących do państwa sowieckiego. No, tego się do końca ściśle nie udało wykonać ze względu na cały szereg trudności przy budowie tej organizacji, bo nie wzięto pod uwagę, że te tereny wschodnie, dawniej kiedyś należące do Polski, a potem w traktacie ryskim, które się znalazły w państwie rosyjskim, nie wyglądały tak, jak je zapamiętali oficerowie, którzy kiedyś na tamtych terenach żyli, służyli. Tam społeczność polska została zniszczona całkowicie w czasie akcji polskiej, w operacji polskiej w końcu lat 30. i w gruncie rzeczy nie było się tam na kim oprzeć. To, także te zamierzenia tak, pozostały taką pewną teorią. Skąd nazwa Wachlarz? Centrala znajdowała się tutaj w Generalnym Gubernatorstwie w Warszawie, budowano bazy na terenach województw wschodnich. Działalność miała obejmować w 5 odcinkach
poszczególne właśnie rejony wschodnie. Właśnie kierunek wileński, kierunek nowogródzki, kierunek poleski, kierunek wołyński, kierunek Via Małopolska dalej na Ukrainę. Bazą miała stać się organizacja właśnie Brochwicz, którą dysponował Grocholski. No bardzo szybko okazało się, że on jak gdyby nie dysponuje odpowiednimi siłami ludzkimi, bo początkowo ustalenie było takie, że on daje materiał ludzki, dowódca AK miał dać wyposażenie dla tych ludzi. No niestety musiał dowódca Armii Krajowej przeznaczyć także ludzi, licznych cichociemnych skierował. Działania były prowadzone w skrajnie trudnych warunkach. Trzeba było tych ludzi wysyłać jako ekipy w jakichś formacjach budowlanych, pomocniczych niemieckich, daleko na wschód, całkowicie wyizolowani, zwracający na siebie uwagę. Musieli działać. Każde pierwsze wystąpienia od razu ich zaczynały dekonspirować. Straty były bardzo, bardzo duże. Jakie były cele? W jakim celu ta operacja, której efektem było około 100 dużych aktów dywersji, głównie wysadzeń transportów kolejowych, nie licząc oczywiście setek mniejszych, rozsypywanie kolc dywersyjnych, niszczenie linii telekomunikacyjnych. Jakie były cele? Przede wszystkim Związek Sowiecki z agresora w 1939 roku stał się nieoczekiwanie sojusznikiem naszych sojuszników. I to totalitarne, ludobójcze państwo sowieckie stało się sojusznikiem wolnego świata w walce z drugim państwem totalitarnym. Stalin domagał się od aliantów zachodnich jakichś działań na rzecz frontu wschodniego, który znajdował się w dramatycznie trudnej sytuacji. Anglicy uzależnili wsparcie materiałowe dla sił zbrojnych w kraju, polskich sił zbrojnych w kraju, od podjęcia tego rodzaju działań. I po prostu strona polska musiała ten haracz zapłacić, by móc otrzymać kontynuację tego wsparcia materiałowego. I to był jeden cel. I drugi, nie mniej ważny, pamiętajmy, obowiązywała wtedy koncepcja powstania powszechnego. Przypuszczano, że będzie, że dojdzie, tak jak w czasie I wojny światowej, do załamania się sił niemieckich. Nastąpi niemiecki odwrót, w ślad za Niemcami będą postępowali Sowieci. W momencie wybuchu powstania w centrum ziem polskich, było logiczne, że warto byłoby stworzyć jakąś taką osłonę na wschodzie przez przerwanie linii komunikacyjnych. Te działania by uniemożliwiły czy zahamowały na jakiś czas dalsze spływanie jednostek niemieckich, co by ułatwiło sytuację jednostek powstańczych w kraju. No i też siłą rzeczy by to zahamowało później napływ tego, prawda, sojusznika naszych sojuszników. Były dwa powody. Właśnie to pierwszy to jest spełnienie oczekiwań naszych aliantów i drugi przygotowanie właśnie takiej czynnej osłony dla powstania powszechnego. Kolejna inicjatywa, która poprzedzała powstanie kierownictwa dywersji, to było powołanie wiosną 1942 roku Organizacji Specjalnych Akcji Dywersyjnych o kryptonimie OSA, to później kryptonim był zmieniony na KOSA 30. To była struktura, mówi się organizacja, ale w zasadzie trzeba traktować to jak taki wydzielony specjalistyczny oddział, nasycony w dużym stopniu oficerami, ludźmi o wyszkoleniu saperskim. Oddział, który miał się znajdować w dyspozycji dowódcy Armii Krajowej i który miał wykonywać operacje, działania o szczególnym znaczeniu dla sytuacji w kraju. Istotne było też powołanie w grudniu 1942 roku w ramach tej OSY specjalistycznej komórki oznaczonej kryptonimem Zagralin, przeznaczonej do działań w terenach włączonych do Rzeszy. OSą, dodajmy dla porządku, dowodził pułkownik Szajewski, pseudonim Philips, a tą specjalistyczną niewielką komórką Zagralin kapitan Bernard Drzyzga. O ile OSA KOSA, jakby efekty pracy OSY KOSY nie wykraczają poza jakby ramy działań innych
specjalistycznych jednostek dywersyjnych, to spektakularne sukcesy przyniosła akcja Zagralinu. To są dwa udane zamachy bombowe w Berlinie, jeden udany zamach we Wrocławiu. To są pociągi wojskowe wysadzone na Pomorzu, na Litwie i na Łotwie. I tak jak mówił doktor Piskunowicz, rok 42 przynosi zmianę podejścia do patrzenia na działania, na akcję czynną. Dochodzi do wymiany korespondencji pomiędzy dowódcą AK i naczelnym wodzem na temat możliwości uruchomienia partyzantki. Jest to rozkaz wrześniowy, o którym wspominał doktor Łabuszewski. W listopadzie 42 roku dowódca Armii Krajowej wydaje rozkaz w sprawie stawiania oporu w przypadku rozszerzenia akcji eksterminacyjnej na ludność polską. I no, moim zdaniem takie zasadnicze znaczenie, przełomowe w podejściu do akcji czynnej mają wydarzenia zamojskie, gdzie właśnie zgodnie z tym rozkazem o rozszerzeniu, o stawianiu oporu, dochodzi do naprawdę poważnych wystąpień. Mamy zmobilizowane oddziały liczące czasami po kilkuset ludzi, tak jak oddział interwencyjny rejonu Biłgoraj, to jest 300 kilkudziesięciu, prawie 400 ludzi pod bronią. Są inne oddziały obwodu Tomaszowskiego, prawda, 100 Piotra Złomańca, też setka. To jest kilkuset ludzi pod bronią uczestniczących w dosyć zaciekle prowadzonych walkach. Dokonuje się nie tylko pewien przełom organizacyjny, ale też pewien przełom psychiczny. Dokonuje się pewien przełom psychiczny. Od tego momentu rzeczywiście akcja dywersyjna znacząco się rozszerza i ludzie, którzy wyszli do lasu, wielokrotnie w tym lesie pozostają już w oddziałach partyzanckich, właśnie oddziałach o charakterze stałym. Także w tych korespondencjach, w tych rozkazach, które śledzimy przez cały 42 rok, widzimy takie narastanie dynamiki. Takie narastanie dynamiki, której finałem jest właśnie to, co nazywamy dzisiaj powstaniem zamojskim, w którym zresztą rolę formacji zbrojnych ruchu ludowego się mitologizuje. To jest jakby spuścizna PRL-u, bo istotne role, zasadniczą rolę odgrywają tutaj siły zbrojne w kraju, istotną rolę odgrywają tutaj jednostki Armii Krajowej. To trzeba po prostu bardzo wyraźnie powiedzieć. Warto wspomnieć jeszcze o jednej, może już na koniec, takiej formie organizacyjnej, postulowanej. Wspomniał dr Piskunowicz o pierwszej nieudanej wyprawie Konfederacji Narodu na wschód. Potem w wyniku pertraktacji z dowództwem AK wyłoniła się koncepcja uruchomienia partyzantki, która miała być zainstalowana na wschodzie i walcząc z Niemcami swoją obecnością miała minimalizować, wypierać wpływy partyzantki czerwonej, partyzantki sowieckiej. Ta akcja się początkowo bardzo pomyślnie rozwijała, bo miano do niej skierować wielu ludzi z kadry rozwiązanego wachlarza. No tak się jednak nie stało, prawda, ci oficerowie z kręgu Komendy Głównej, którzy jednak uważali, że z Sowietami być może da się jakoś porozumieć, doprowadzili do storpedowania tej akcji, no co oczywiście opóźniło powstawanie partyzantki polskiej na wschodzie i no, też no, pogarszała sytuację ludności. Ale warto pamiętać, że taka ciekawa teoria była. Zresztą te oddziały konfederackie potem na wschód powróciły już w ramach działań uzgodnionych z kierownictwem dywersji. Także rzeczywiście zasadnicze znaczenie ma tutaj ta sytuacja narastająca stopniowo w roku 42 z finałem podczas wydarzeń zamojskich. Dziękuję. Ja może tylko dopowiem, iż w tej historii oddziałów dyspozycyjnych na szczeblu centralnym jest jeszcze historia oddziałów podległych Janowi Wojciechowi Kiwerskiemu, czyli Motoru 30, później Sztuki, Deski i Brody. Ale to jest już kiedy, że one wyrastają ze Związku Odwetu, tak. I jeszcze latem 42 roku zostają rozbudowywane. Także natomiast nawiązując z kolei do historii powstania zamojskiego, no chcę tylko zwrócić uwagę, że właśnie dzisiaj mamy 80. rocznicę akcji odwetowej na wieś Cieszyn.
organizowaną przez oddziały Armii Krajowej. Będzie jeszcze pewnie okazja, żeby o tym parę słów powiedzieć. Teraz pytanie do pana doktora Bartłomieja Szyprowskiego. 22 stycznia 1943 roku rozkaz o uporządkowaniu odcinka walki czynnej, rozkaz powołujący KEDYW. Na ile ten rozkaz wprowadzał nową jakość w tych działaniach bieżącej walki zbrojnej prowadzonej przez siły zbrojne w kraju? Nawiązując do, jakby zaczynając odpowiedź na pytanie, które pan doktor Lobuszewski mi zadał, trzeba jakby wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, która częściowo została pominięta. Należy pamiętać o konieczności, jak to nazywano później, terroru indywidualnego. Pamiętajmy, że od początków okupacji wzrasta fala donosicielstwa zagrażającego Związkowi Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Rowecki w swoich stanowiskach przedstawionych do Paryża, najpierw potem do Londynu, postuluje kwestię załatwienia sądownictwa jako takiego, oprócz tego wskazując jednocześnie, że sam jeszcze bez sądownictwa dokonuje likwidacji osób zagrażających siłom zbrojnym w kraju. A kwestia konieczności wykonywania takich likwidacji, bo nie mówimy jeszcze o wyroku, wyroki to są dopiero, to jest dopiero grudzień 40 rok, sąd przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej, powoduje działania samoobronne, które też wchodzą przecież w walkę bieżącą. Wszystkie te wcześniejsze organizacje, czyli Związek Odwetu Wachlarz i inne, zajmowały się, jak już powiedziano, przede wszystkim szkoleniem ludzi, pewną ograniczoną walką dywersyjną albo na rzecz sowiecki, albo zlecaną de facto przez Londyn, ale w swoim działaniu też podstawowym miały mieć charakter przede wszystkim osłony późniejszego wybuchu powstania powszechnego. Przełom w rozumieniu walki w zakresie KEDYW-u w moim przekonaniu wynika właśnie z włączenia do zadań KEDYW-u terroru, bo tak nazwano to w rozkazach, inaczej tego nie można nazwać, terroru i odwetu za bestialstwa niemieckie wymierzonego indywidualnie w jednostki odpowiedzialne za takie działania. Czyli mamy tutaj de facto kwestie różnego rodzaju akcji likwidacyjnych na podstawie rozkazu właściwych dowódców odpowiednich szczebli, funkcjonariuszy niemieckich, czyli przede wszystkim Gestapo, SS, gorliwych niemieckich urzędników, na przykład Arbeitsamtu i innych odpowiedzialnych za łapanki. Co ciekawe, rozkaz ewidentnie wskazywał, że nie dotyczy to walki z Wehrmachtem. Wehrmacht mógł być atakowany jedynie w sytuacji, gdy podejmował działania w ramach akcji terrorystycznej niemieckiej, czyli brał udział w łapankach, czy też wysiedlaniu wsi. KEDYW również jako de facto pierwsza według mnie organizacja przedstawia w swoim założeniu działania samoobronne, czyli działania wymierzone de facto w osoby zagrażające Komendzie Sił Zbrojnych w kraju. Oczywiście, oczywistą kwestią jest, że
większość spektakularnych akcji kedywowskich to są akcje dywersyjne, tak? Ale mamy też szereg różnego rodzaju akcji samoobronnych polegających na uwalnianiu więźniów i likwidowaniu funkcjonariuszy aparatu okupacyjnego. Natomiast w moim przekonaniu podstawowy przełom to jest właśnie to, że po pierwsze trzeba podjąć akcję czynną z uwagi na to, że należy bronić społeczeństwo przed gwałtami okupanta. Po drugie, społeczeństwo musi mieć informacje, musi posiadać informacje, że jest jakaś siła, która jest w stanie go bronić przed działaniem okupanta, bo należy przecież pamiętać, że bardzo dużo akcji na wschodzie było robione pod tak zwaną inną firmą. Nie wskazywano, że robiono to pod firmą oddziałów polskich niepodległościowych. Dlaczego? Właśnie z powodu tego, żeby nie dopuścić do represji. Mamy chociażby przykład czwartego odcinka Wachlarza, tak, gdzie działanie i ustalenie, że akcję przeprowadzała organizacja z Warszawy, doprowadza do szeregu represji. Bardzo podobną sytuacją jest rozbicie więzienia w Pińsku, gdzie w moim przekonaniu niepotrzebnie ujawnienie informacji, kto wykonał atak na więzienie, prowadzi do represji. Czyli zadaniem kedywu również jest samoobrona, jest wskazanie, że istnieje jakaś siła, która ma bronić społeczeństwo przed okupantem, ale nie tylko okupantem, bo również tak naprawdę przed rodzimymi zdrajcami, ale nie tylko, bo należy wziąć pod uwagę, że przez szalejąca fala bandytyzmu dotykała szereg osób z naszego społeczeństwa, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie tak naprawdę żadne jednostki policji polskiej nie działały, a jednostki policji niemieckiej w ogóle nie były zainteresowane ukróceniem tej fali bandytyzmu, więc zadaniem KEDYW-u również były działania osłonowe społeczeństwa, powstania, a także działania czynne, które w zasadzie miały również charakter akcji szkoleniowej, bo to też trzeba, na to też trzeba zwrócić uwagę, że jak my patrzymy dzisiaj na Armię Krajową, to bierzemy pod uwagę pewne elementy tylko walki bieżącej, tak? Ona jest najbardziej rzucająca się w oczy, ale szereg tych żołnierzy szkoliła się jedynie i broń widziała od czasu do czasu, a w ręku jej w ogóle nie miała, więc między innymi działania KEDYW-u również pozwalały na przeszkolenie tychże żołnierzy do przyszłego powstania. Dziękuję serdecznie. Ja tutaj uściślę to, o czym mówił pan doktor Bartłomiej Szyprowski, a mianowicie wydaje mi się, że warto wspomnieć o rozkazie z 6 lipca 1943 roku, na mocy którego dowódca Armii Krajowej łączył w swojej gestii wszystkie pola działań oporowych społeczeństwa polskiego, zarówno cywilne, jak i wojskowe, w ramach kierownictwa walki podziemnej. I chcę też zwrócić na jedną rzecz, bo pan doktor Szyprowski słusznie mówił o jednym z zadań KEDYW-u, czyli prowadzenie działań likwidacyjnych ukierunkowanych na bardzo różne grupy działające na szkodę państwa polskiego, ale chcę zwrócić uwagę na pojęcie likwidacji prewencyjnych, które pojawiło się właśnie w owym rozkazie z 6 lipca, a one stanowiło pewną furtkę w stosunku do statutu Wojskowych Sądów Specjalnych. Mianowicie można było, stosując zasadę bezpośredniego zagrożenia ze strony okupanta, dokonać takiej likwidacji niejako w trybie doraźnym, to znaczy bez wymaganego przewodu sądowego i uzyskania stosownego wyroku.
Chcę też zwrócić uwagę, pan doktor wspominał o tym rozkazie z 20 maja 43 o terrorze indywidualnym i tam z kolei umożliwiono zejście tego poziomu decyzyjnego z poziomu komend okręgowych, a przypomnę, że WSS-y istniały właśnie na tym poziomie, na szczebel podstawowej, podstawowej struktury organizacyjnej, czyli obwodu. Czyli mówiąc wprost, decyzję o tym, o przeprowadzeniu likwidacji podejmował komendant obwodu razem z szefem wywiadu i z dowódcą KEDYW-u. I to rzeczywiście był taki instrument, który pozwalał na szybkie reagowanie na powstałe zagrożenia, ale umówmy się, on również był wbrew temu, co twórcy wymiaru sądowniczego Polskiego Państwa Podziemnego był głównym instrumentem działania tak naprawdę w tym drugim okresie, w tym drugim okresie okupacji. Jeszcze wspomnę o jednym rozkazie, który de facto sankcjonował działania, które były już podejmowane od szeregu miesięcy, czyli o rozkazie z 4 sierpnia 43, który sankcjonował z kolei pojęcie odwetu jako działania, którymi miała zajmować się Armia Krajowa i ten wydzielony pion prowadzenia działalności zbrojnej, czyli kierownictwo dywersji. No, dlaczego mówię o tym, że rozkaz ten sankcjonował już działania podejmowane, ponieważ w ramach właśnie akcji odwetowych skierowanych przeciwko kolonistom pochodzenia niemieckiego nasiedlonym na terenie Zamojszczyzny w miejscowościach, z których wyrzucono ludność polską. No właśnie takie akcje były prowadzone w zasadzie od początku roku 1943. Jeśli mogę, panie doktorze, jeszcze dodać, żeby uściślić, należy przyjąć, że sformułowanie likwidacja prewencyjna dotyczy tylko obywateli polskich. Tak. To należy uściślić. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często w literaturze różnego rodzaju przedstawia się informacje, że Niemców likwidowano z wyroków. Absolutnie. Nie. Z uwagi na fakt, że między III Rzeszą a Rzeczpospolitą Polską istniał stan wojny, uznawano, że obywateli niemieckich do likwidacji obywateli niemieckich nie jest konieczne uzyskanie wyroku sądowego. Ten wyrok sądowy był konieczny jedynie do obywateli polskich, zgodnie zresztą z rozkazami naczelnego wodza, powtórzonymi później przez generała Roweckiego. Natomiast racja jest rzeczywiście w tym, że tak naprawdę w pewnym okresie już de facto walki dywersyjnej, zwłaszcza na etapie rejonów, a nie okręgów, tak naprawdę podstawową zasadą likwidacyjną był rozkaz osoby dowodzącej, która tak naprawdę mogła ustalić, czy dana osoba zagraża natychmiast bezpieczeństwo organizacji. Należy dodać jeszcze jedną rzecz, która też jest według mnie ważna i też częściowo sankcjonuje działanie. To jest rozkaz generała Bora Komorowskiego z 15 września 1943 roku o uporządkowaniu sytuacji bezpieczeństwa w terenie, który nakazywał dowódcom likwidowanie bandytyzmu, przede wszystkim bandytyzmu w postaci gwałtów, zabójstw i rabunków, czyli w rozumieniu kodeksu karnego z 1932 roku napadów z bronią w ręku, bo tak należy oceniać rabunek. I rozkaz ten pozwalał na de facto działania prewencyjne. Był powtórzeniem niejako rozkazu Roweckiego, który jako pełnomocnik kierownictwa walki podziemnej też wskazywał w lipcu 1943 roku, że wszystkie osoby złapane na gorącym uczynku przestępstw będą tracone na miejscu. To jest jakby kolejne działanie KEDYW mające na celu ochronę de facto ludności.
de facto ludności, bo przecież z logicznego punktu widzenia można przyjąć, że nikt nie dokonywał rozbojów i gwałtów na oddziałach partyzanckich, tak, czy oddziałach zbrojnych, tylko tutaj chodziło ewidentnie o działanie ludności. Zresztą rozkaz ten jest dość Komorowskiego z 15 września 1943 roku, jest dość szeroki i on na wstępie przedstawia tą sytuację na przede wszystkim na terenie wiejskim, gdzie wskazywane jest, że ten bandytyzm szerzy się w sposób zastraszający i trzeba temu natychmiast przeciwdziałać. No, chcę tylko zwrócić uwagę, że struktura wojskowa, jakim było kierownictwo dywersji w ramach Armii Krajowej, przejmowało tutaj de facto funkcje policyjne tak naprawdę. Struktur policyjnych Polskiego Państwa Podziemnego, które z racji swojej słabości nie były w stanie udźwignąć ciężaru zmierzenia się z tym problemem, o którym pan doktor mówił. No, chcę tutaj zwrócić uwagę, że na szczeblach okręgowych ten rozkaz 15 września dał asumpt do rozkazu, w ramach których pojawiały się pojęcia obrony koniecznej i samoobrony. I rzeczywiście celami działań prowadzonych, tych likwidacyjnych prowadzonych przez struktury KEDYW-u byli zarówno przedstawiciele aparatu represji, ale tak naprawdę w przeważającej części osoby oskarżone o prowadzenie bandytyzmu, bądź też o działalność wywrotową, głównie komunistyczną. Ja może oddałbym głos kolejnemu z gości. Chcę tylko jeszcze na koniec zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą wydaje mi się warto podkreślić. O ile przede wszystkim Związek Odwetu, ale również Wachlarz były jednak strukturami, które nie przeniknęły tak naprawdę do terenu, były próbami animowania pewnych działań z pozycji centrali, o tyle kierownictwo dywersji było tym pierwszym pomysłem z propozycją zejścia z działaniami dywersyjnymi na poziom zupełnie podstawowy i to nie tylko szczebla obwodowego, ale jak sobie przypominam z terenów Białostoczyzny, patrole KEDYW-u istniały na poziomie kompanii terenowych, batalionów czy też rejonów, w zależności od tego, jaki model przyjmowali poszczególni dowódcy. Także jeżeli patrzymy sobie na pewne akcje zarządzone przez dowództwo Armii Krajowej, realizowane w ramach Związku Odwetu, to były to akcje organizowane przez dosyć szczupłe siły. Natomiast jak już popatrzymy sobie chociażby na akcję Koźba, to ona ma zasięg po prostu kilkunastokrotnie większy niż wcześniejsza akcja, nie wiem, Czyszczenie czy akcja Topiel. To w ogóle są nieporównywalne skale. Dobrze, to teraz w celu uporządkowania naszej dyskusji kolejne pytanie dotyczące właśnie celów, jakie stawiano przed KEDYW-em i też bym tutaj prosił akurat pana doktora Kazimierza Krajewskiego o wprowadzenie pewnych takiego uporządkowania, bo pan doktor Bartłomiej Szyprowski mówił o działaniach likwidacyjnych, ale przecież ja sobie przypominam, że na niektórych terenach mamy egzekutywy, które wcale nie są, członkowie egzekutyw wcale nie są członkami kierownictwa dywersji. Poza tym mamy drugi problem, czyli rozróżnienie między partyzantką, która powstaje na skutek represji, czyli jest pewnym elementem przechowywania ludzi zagrożonych, a działaniami kierownictwa dywersji opartymi na pewnych celowych założeniach, czyli tworzenie oddziałów partyzanckich w celu prowadzenia konkretnych działań dywersyjnych. Gdzie tutaj była ta granica? Gdzie się zaczynała partyzantka, której korzenie sięgały innych decyzji, a gdzie była ta planowa działalność dywersyjna prowadzona już przez KEDYW? Czy to w ramach oddziałów partyzanckich, czy w ramach
powoływanych doraźnie do prowadzenia konkretnych akcji formacji. No cóż, w tym punkcie naszej rozmowy trzeba będzie się zapewne posłużyć dosyć obfitymi cytatami, ale na początek trzeba powiedzieć, że od chwili powołania w styczniu 1943 roku do czasu akcji Burza, KEDYW był tą strukturą, na której spoczywał całość obowiązków organizowania walki czynnej, od sabotażu przez dywersję, przez samoobronę do partyzantki włącznie. Takim centralnym ośrodkiem był sztab KEDYW Komendy Głównej Armii Krajowej, na czele którego stał pułkownik, później generał August Emil Fieldorf, pseudonim Nil, a później jego zastępca i następca, czyli Jan Mazurkiewicz, wówczas występujący jeszcze pod pseudonimem Semp. Jakby stopień rozbudowania tego sztabu będzie też pokazywał, jak wyglądały zadania. W skład tego sztabu wchodziły oddziały organizacyjny, informacyjny, operacyjny, wyszkoleniowy, łączności, biuro studiów, dział produkcji środków walki, referat budżetowy, komórka sanitarna, referat prawno-administracyjny, referat kontroli akcji i powołano też centralę zaopatrzenia terenu, której obowiązki polegały na dostarczaniu materiału bojowego, wyposażenia do niektórych okręgów, zwłaszcza do tych wschodnich, gdzie była potrzeba rozwijania partyzantki. I jeśli chodzi o te cele, dla których powołano KEDYW, o jego zadania, to najlepiej o tym mówi już sam ten rozkaz ze stycznia o uporządkowaniu odcinka akcji czynnej. Ja tu przytoczę dwa takie zasadnicze punkty tego rozkazu. Celem KEDYW jest nękanie przeciwnika i zadawanie mu coraz mocniejszych ciosów przez akcję dywersyjną i sabotażową oraz stosowanie już w chwili obecnej wobec okupanta odwetu za akty gwałtu w stosunku do ludności polskiej. I punkt drugi, zaprawianie i hartowanie ludzi do wykonywania zadań bojowych w okresie powstania oraz utrzymania w społeczeństwie postawy bojowej i przygotowania w ten sposób atmosfery sprzyjającej powstaniu. I tak jak już była tutaj mowa, oczywiście ten sztab KEDYW Komendy Głównej to jest ten centralny ośrodek, który kieruje walką, ale sztaby KEDYW są powołane też w obszarach i w okręgach i ta sieć schodzi zupełnie do najniższego ogniwa poprzez inspektoraty do obwodu. W inspektoratach i obwodach powołani są szefowie KEDYW-u, którzy organizują sobie swój odcinek działalności z różną intensywnością. Ale tak jak wspomniał dr Łabuszewski, na niektórych terenach komórki KEDYW-u schodzą do stopnia placówki, nawet do stopnia kompanii terenowej, gdzie powołuje się specjalistyczną grupę mającą wykonywać właśnie te zadania z zakresu dywersji, z zakresu samoobrony i akcji czynnej. Czyli jest to sieć, która obejmuje, to nie są już elitarne jakieś jednostki istniejące poza całością organizacji Armii Krajowej, jakoś wyalienowane z niej, wyodrębnione, tylko to jest już powszechna, stosunkowo masowa sieć obejmująca cały kraj, łącznie z terenami włączonymi do Rzeszy, łącznie z terenami wschodnimi. I wspomniałem tutaj o szczególnej roli tego KEDYW Komendy Głównej. Tutaj kolejny rozkaz tak wyznacza jego zadania. To jest planowanie akcji dywersyjnej i sabotażowej w skali ogólnej oraz opracowanie wytycznych dla okręgów, kierowanie akcją oddziałów dyspozycyjnych, kontrola działań KEDYW w okręgach w dziedzinie wyszkolenia, zaopatrzenia, wykonania i stanu organizacyjnego, studium metod i sposobów prowadzenia akcji dywersyjnej, sabotażowej, partyzanckiej, wydawanie niezbędnych instrukcji i wytycznych, szkolenie dowódców zespołów patroli dywersyjnych i tak dalej, partyzanckich, badanie i opiniowanie materiałów, sprzętu oraz pomysłów w zakresie dotyczącym akcji dywersyjnej i sabotażowej, produkcja centralna środków walki dywersyjnej i sabotażowej, czyli produkcja broni, materiałów wybuchowych, zaopatrzenie okręgów w miarę posiadanych zasobów w materiał i środki do bieżącej walki dywersyjnej i sabotażowej. To właśnie jest ta centrala zaopatrzenia. Ta centrala zaopatrzenia terenu tym się zajmuje. I wreszcie nadzór nad odcinkiem pracy tych organizacji społecznych, których zadaniem jest współdziałanie w walce czynnej oraz udzielanie im pomocy w zakresie wyszkolenia i zaopatrzenia materiałowego. No i oczywiście ten ostatni punkt pozostaje pod znakiem zapytania, bo przecież organizacja
nawet duże, takie jak formacje wojskowe Ruchu Ludowego, wymykały się kompletnie spod kontroli, one się nie słuchały nawet własnego dowództwa i nie wykonywały jej rozkazów, no więc trudno, żeby Kedyw mógł nad nimi zapanować. Niemniej cały szereg organizacji podporządkował się i na przykład i struktury wojskowe PPS-u, WRN zostały wmontowane w odcinek walki czynnej i wspomniana już tutaj Konfederacja Narodu swoje oddziały też oddała całkowicie do dyspozycji. One były tam potem bardzo pozytywnie oceniane. Z kolei na komendy obszarów i okręgów nałożono takie obowiązki. Planowanie i kierowanie bieżącą akcją dywersyjną, sabotażową i partyzancką na terenie okręgu i w inspektoratach, kierowanie akcją oddziałów dyspozycyjnych w okręgu, szkolenie dowódców patroli i wykonawców, zaopatrywanie odcinka walki czynnej w sprzęt, materiały i środki. A z kolei zadania KEDYW-u już te w okręgach wyznaczają punkty z rozkazu z 11 marca 1943 roku. I w tym zestawie zadań mamy takie tutaj. Punkt pierwszy. Dywersja na linie kolejowe, drogi, telekomunikację, przemysł wojenny, urzędy i magazyny okupanta. Sabotaż na kolejach, na poczcie, w przemyśle wojennym, w administracji i na wszystkich innych odcinkach pracy, gdzie można dosięgnąć okupanta. Terror w stosunku do Niemców, Volksdeutschów i wszystkich współpracujących z okupantem przeciwko nam. Odwet za wysiedlenia, łapanki, egzekucje i represje. I wreszcie samoobrona polegająca na uwalnianiu aresztowanych przez akcje bojowe i z zewnątrz na transporty, więzienia, obozy i miejsca straceń. Ostatni punkt, partyzantka. No właśnie, doktor Łabuszewski zadał pytanie o tą płynną granicę pomiędzy partyzantką wynikającą z oddolnego ciśnienia, z chęcią chronienia się ludzi przed represjami, partyzantką, która wynika z zagospodarowania grup dzikich i partyzantką tą prowadzoną właśnie w ramach zadań nałożonych na KEDYW w sposób planowy. Oczywiście te dwie pierwsze kategorie też niejednokrotnie po prostu były ogarniane przez KEDYW i ich działalność była ujednolicana. Niejedna grupa dzika została wchłonięta przez specjalistyczne komórki bojowe. Natomiast no, często zdarzało się, że te grupy, które już były w lesie i podlegały dowództwom terenowym, terytorialnym, w tej dyspozycji pozostawały, one pozostawały poza KEDYW-em, ale często też zdarzało się, że jednostki dyspozycyjne KEDYW-u w terenie z tych grup powoływanych do zadań na jakiś określony czas, do wykonywania określonych zadań, siłą rzeczy pozostawały dłuższy czas w lesie i wreszcie z nich wyłaniały się normalne etatowe oddziały partyzanckie. Tutaj takim klasycznym przykładem może być oddział słynnego dywersanta i partyzanta Hieronima Dekutowskiego, Zapory. Z szeregu drobnych patroli dywersyjnych, patroli KEDYW-u Inspektoratu Puławskiego powstaje jednolity, świetnie dowodzony, mający niezwykle bogaty dorobek, właśnie oddział Zapory. Zresztą tam wcześniej to przez innych cichociemnych też dowodzony jednostka bardzo. I takich przykładów można oczywiście podawać więcej. Tu właśnie szczególnie interesujący jest ten punkt szósty o organizowaniu partyzantki, bo wiemy, że w różnych okręgach, mimo że na wszystkie okręgi był ten obowiązek nałożony, w różnych okręgach z różną dynamiką to się rozwijało. To zależało od wielu czynników. Przede wszystkim od sytuacji, jaka na terenie tego okręgu panowała, od zagrożeń, jakie tam były, od warunków i środków, jakimi okręg dysponował, ale też bardzo często zależało to od osobowości komendanta, który no, jednak kierował całością pracy na swoim terenie i od którego taki okręgowy, inspektoracki czy obwodowy szef KEDYW-u był zależny. W niektórych okręgach, w których komendanci nastawili się na przygotowywanie do powstania powszechnego, no, trzeba powiedzieć, że ten obowiązek regulowania, kierowania, tworzenia akcji partyzanckiej został, ośmielę się powiedzieć, zaniedbany. Tu takim przykładem jest Wołyń, gdzie właściwie już od zimy, od przełomu zimy wiosny 1943 roku płonęły wioski. Zaczęto tworzyć samoobrony wiejskie, ale rozkaz o tworzeniu pierwszych oddziałów partyzanckich został wydany po akcji nacjonalistów ukraińskich, to jest 10 lipca, kiedy ponad 100 wiosek poszło z dymem, a ludność została wymordowana. To był rozkaz wydany no, z ogromnym opóźnieniem. On powinien być wydany no, pół roku
pół roku wcześniej można zaryzykować taką teorię, bo od tego momentu, gdy w planowy sposób tam istniały różne grupy dzikie i czy tam współdziałające na Wołyniu, ale to jak gdyby ich działalność nie przynosiła takiego rezultatu. Od momentu powstania regularnych oddziałów partyzanckich w ogóle zmieniła się jak gdyby tutaj relacja w tym konflikcie wyznaczonym przez Ukraińców. No, obecność i działanie oddziałów partyzanckich polskich no, wyraźnie przytępił tą zdolność oddziałów UPA do uderzenia w ludność polską. Kolejny przykład to jest ten, który przywołał już doktor Piskunowicz, gdy po rzezi święciańskiej w 1942 roku komendant Okręgu Wileńskiego pułkownik Aleksander Krzyżanowski zwrócił się z zapytaniem do dowódcy AK, czy może uruchomić własną akcję partyzancką, bo jest takie ciśnienie oddolne w terenie, ludność i żołnierze w konspiracji tego oczekują. Otrzymał odpowiedź, że ze względów politycznych, ze względu na stosunki polityczne ze stroną litewską, takiej zgody on nie dostanie. W tym samym czasie komendant Okręgu Nowogródek, nie pytając nikogo o zgodę, uruchomił pierwsze oddziały o charakterze leśnym na swoim terenie, no, które się świetnie sprawdziły i okazały się wyborną szkołą kadr dla później dynamicznie rozwijającej się w 1943 roku partyzantki. Także jest to proces bardzo no, skomplikowany. Nie wszystko zależało od wydanych rozkazów i ich precyzji. Wiele zależało jeszcze też od wykonawców. Ja na koniec jeszcze wspomnę może, bo dr Łabuszewski wspomniał o tych akcjach o charakterze ogólnokrajowym, tych, które ogarnęły cały kraj albo przynajmniej jakiś tam jego odcinek wyznaczanych dla KDW. Więc to jest oczywiście akcja Koźba, która jest realizowana na terenie całego kraju, na wschodzie, na zachodzie, w centrum. Wszystkie struktury Armii Krajowej tę akcję organizują. Znaczy, cały czas jest prowadzona likwidacja konfidentów i współpracowników niemieckich, ale akcja Koźba to jest taki moment, w którym ta akcja jest szczególnie nasilana. Jest to bardzo mocne uderzenie w sieć informacyjną niemieckich władz policyjnych, niemieckich służb specjalnych. Takim drugim przykładem może być akcja o kryptonimie Taśma. To są uderzenia, taśma i łańcuch potem jako kontynuacja taśmy. To jest około 40 uderzeń w strażnicę Gręszucu, potem w patrole Gręszucu na tych sztucznie stworzonych granicach wokół generalnego gubernatorstwa. I te działania wykonuje szereg okręgów. Obszar warszawski, okręg łódzki, okręg kielecki, ona jest wykonywana w okręgu śląskim, także obejmuje znaczną część kraju. Akcja na linie kolejowe, zwłaszcza tutaj mam na myśli uderzenia odwetowe w pociągi z urlopowiczami z frontu. To jest uderzenie bardzo dotkliwe. No Niemcy wiedzą, że nie mogą czuć się bezpieczni na terenie ziem polskich. Ten przyjazd do Vaterlandu z frontu no często się może skończyć powrotem w czarnym worku w drewnianej skrzynce. Taką ciekawą akcją jest też akcja Jula, która była wykonana. To jest uderzenie w duże obiekty, w mosty, w wiadukty kolejowe. Ona jest wykonana, ponieważ strona rosyjska przedstawiała aliantom w nieprawdziwy sposób działanie Armii Krajowej i jej możliwości. To była taka akcja mająca na celu jak gdyby udowodnienie, wykazanie aliantom sprawności tego aparatu wykonawczego, aparatu walki polskiego państwa podziemnego. To właśnie cały szereg uderzeń celnych właśnie w linie kolejowe, w te mosty w Polsce południowo-wschodniej. No i wreszcie też ta operacja o kryptonimie Główki, o której też już dr Łabuszewski wspominał, czyli uderzenie w szczególnie szkodliwych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego, zwłaszcza aparatu policyjnego, aparatu bezpieczeństwa. Niezwykle dotkliwa. No niektórzy publicyści i ludzi zajmujący się pisaniem historią w sposób popularny deprecjonują te działania, stwierdzając, że w zasadzie poza likwidacją generała SS Franza Kuczery tutaj jakichś takich większych efektów nie było, a to jest spojrzenie bardzo nieprawdziwe. To jest likwidacja całego szeregu powiatowych szefów Gestapo, powiatowych szefów żandarmerii, Kripo, ludzi, którzy naprawdę źle się zasłużyli społeczeństwu polskiemu, którzy byli odpowiedzialni za masowe aresztowania, egzekucje, działania represyjne. To jest uderzenie także ludzi z administracji, czasami starostów niemieckich, tak jak w Ostrowi Mazowieckiej, czy w Garwolinie słynny starosta Frudenthal, odpowiedzialny za palenie polskich wsi, zbrodnia we wsi Wanaty, spalonej, wymordowanej z ludnością. Takie uderzenie, a czasami nawet zabicie zwykłego żandarma znanego z okrucieństwa, jakiegoś tam Dibala,
w Dukli, prawda, morderca, który strzelał do ludzi tam bez ostrzeżenia. To jest akcja mająca sens i mająca duże znaczenie, bo ona jednak w jakiś sposób paraliżowała tych pozostałych Niemców, im pokazywała, że jeśli będziecie tacy jak ten leżący na rynku martwy, jakiś Dibal czy tam ktoś inny podaje przykład, no to spotka was taki sam los, a was nie strzelono, a on zginął, bo właśnie był taki, jak wiecie. To miało kolosalne znaczenie. Poza tym to bardzo podnosiło ludność polską na duchu. Ci różni tam Petersowie w Jędrzejowie, jacyś tam Dibe w Sielcach, jacyś tam w tych innych powiatowych miastach, w Sokołowach i tak dalej, no to byli naprawdę zbrodniarze, to byli naprawdę ludzie, którzy być może, gdyby przeżyli wojnę, a co drugi z nich miał doktorat z filozofii albo jakichś tam innych nauk humanistycznych, być może byliby szefami jakiejś lokalnej administracji w Niemczech, pracowaliby w sądownictwie, więc no, tutaj rzeczywiście w ten sposób wymierzono tym ludziom sprawiedliwość, której być może inaczej by uniknęli. To były akcje bardzo celowe i ich bagatelizowanie, ich znaczenia jest po prostu czymś no, nierozumnym. To znaczy, że ci żurnaliści, którzy się w ten sposób wypowiadają, jak gdyby nie rozumieją tego, co się działo w kraju i jakie były potrzeby kraju. Widzę, że doktor Łabuszewski chce mi zabrać mikrofon. Dziękuję. Chcę zabrać, ponieważ jesteśmy dosyć ograniczeni czasowo, a chciałbym jeszcze panu doktorowi Henrykowi Piskunowiczowi zadać pytanie dotyczące tego, dotyczące opisu zbiorowości żołnierzy kierownictwa dywersji. I o wskazanie no, takich postaci, które poza dowódcami kolejnymi, o których mówił już pan doktor Kazimierz Krajewski, które warto przytoczyć i przedstawić no, większej publice. Była mowa tutaj o celach KEDYW-u, między innymi o prowadzeniu akcji likwidacyjnych. No wiemy, że były rozkazy ograniczające udział w tego typu akcjach osób poniżej pewnego wieku. Bardzo bym prosił o taką próbę opisu owej szczególnej zbiorowości. Ja może jeszcze tylko dwa zdania uzupełniające to bardzo ciekawe wypowiedzi tutaj mojego przedmówcy. Otóż w ramach działalności KEDYW obowiązywały akcje zastrzeżone i specjalne. Między innymi jak się czyta pierwszy rozkaz, mówi się, tam jest napisane, że akcje na obozy koncentracyjne są zarezerwowane dla komendanta głównego. Chodzi tutaj o trzy obozy. Obóz w Treblince, obóz na Majdanku i obóz w Oświęcimiu. Były przygotowane daleko zainstalowane prace, przygotowane środki, jednak decyzje w tej sprawie nie zapadły. I jeszcze jedną taką rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, w tej działalności wymierzonej przeciwko niemieckiemu aparatowi represyjnemu, że były pomysły zniszczenia za pomocą samochodów załadowanych trotylem w budynków Gestapo w Warszawie i Wilnie. Z tego się wycofano. Trzeba pamiętać, że powiedzmy sobie intensywne uderzenie w przedstawiciele aparatu represyjnego niemieckiego wywołałoby być może bardzo gwałtowne represje, takie jakie doświadczyli chociażby powiedzmy sobie Ukraińcy, kiedy ta partyzantka sowiecka likwidowała czołowych reprezentantów niemieckich, tak jak powiedzmy sobie na Białorusi, kiedy w wyniku działalności partyzantki sowieckiej ogromne straty ponosiła ludność cywilna. Te działania były, można powiedzieć, wyważone i kierowały się racją oszczędzania ludności.
Gdy chodzi, proszę Państwa, tutaj o zbiorowość Kiedywy, to ona jest, bym powiedział, bardzo ciekawa. To jest bardzo ciekawa. Ja tylko przypomnę, że zarówno pierwszy, jak i drugi komendant Kiedywu pochodzili, prawda, mają za sobą albo Pełowiacką, albo później udział w wojnie 20 roku, działalność pozafrontową. Jak się popatrzy, proszę Państwa, na struktury, to powiedzmy sobie dowodzenia na szczeblu komend obszaru okręgów, czy nawet w inspektoratach, to duża część osób ma za sobą albo dywersję pozafrontową, albo działalność Związku Odwetu, albo działalność tutaj wachlarz. Czyli jest to element bardzo doświadczony. Kolejnym, bym powiedział, grupą, która wniosła bardzo dużo do spójności, wyszkolenia, uczenia, powiedzmy sobie, taktyki tej dywersji, to są cichociemni. I to jest, bym powiedział, kategoria, ta kilkudziesięcioosobowa grupa, która przyszła do Kiedywu, jest to są, można powiedzieć, wyjątkowo tutaj osoby. Chcę może tutaj zasygnalizować tylko dwie takie postaci. To jest Jan Piwnik Ponury, legendarna postać, która, prawda, został komendantem Kiedywu Okręgu Warszawskiego i dowódcą zgrupowań. I jego koncepcja walki odbiegała, powiedzmy sobie, znacznie od tego, co ogłosiły władze nadrzędne, który miał za sobą w wachlarzu udane kierowanie, udanym akcją rozbicia w Pińsku, który zginął jako dowódca batalionu 77 Pułku na Nowogrodzkiej. Drugą postać, która jest niesłychanie, bym powiedział, też bardzo, bardzo taka ciekawa, to jest Adam Boryczka. Adam Boryczka, dowódca zespołu wachlarza działającego na odcinku 5, następnie szef Kiedywu Okręgu Wileńskiego, później dowódca OP Brony, a na końcu dowódca 6 Brygady Partyzanckiej. Po wojnie działał w strukturach na Wileńszczyźnie, a następnie szef łączności zagranicznej w WiN-u, który z dwoma wyrokami śmierci przesiadł do 1967 roku i został warunkowo zwolniony. Wracając tutaj, prawda, do tej społeczności kiedywowskiej, to rzuca się ciekawa taka grupa społeczną, jaką tworzyli harcerze. To jest, jak popatrzymy w GS-ach, było o ponad 2200 harcerzy, którzy przygotowywani byli, bym powiedział, tutaj do wyjścia w Kiedywie. Z tej grupy również 400 skończyło podchorążówkę, 600 szkołę podoficerską, nie licząc innych kursów. Jest to grupa niesłychanie, bym powiedział, bardzo, bardzo wartościowa. Grupa ideowa, gdzie, prawda, jest tutaj z tym hasłem Bóg, honor, ojczyzna, na pierwszym, najmniejszym miejscu i służenie bliźniemu, bo to też bym powiedział, no, o głębokiej świadomości przyjętych na siebie obowiązków w Kiedywie, która, bym powiedział, przechodziła rozliczne szkolenia w przypadku tych oddziałów dyspozycyjnych Komendy Głównej Armii Krajowej, której, bym powiedział, tutaj ta reprezentacja najbardziej zafunkcjonowała w batalionie
Zośka, który powiedzmy sobie, osoby różne przeszły do legendy. Tadeusz, jak chociażby tutaj Tadeusz Zawadzki, Zośka, jak Jan Bytner, Rudy, czy Aleksander Dawidowski, Alek. I to jest, i jak popatrzymy na te grupy powiedzmy sobie harcerzy w Kedywie i w oddziałach partyzanckich, one się powiedzmy sobie wyróżniały. Trzeba dodać, że większość to są albo studenci, albo młodzież ucząca się na kompletach gimnazjalnych. Czyli powiedzmy sobie, mającą głęboką dojrzałość, znaczy jest dojrzałość taką, bym powiedział, obywatelską, która przyjęła na siebie obowiązek podjęcia się trudnej służby, jaką był tutaj Kedyw. Kedyw, jeśli byśmy popatrzyli, proszę Państwa, na roczniki, no to powiedzmy dominowało to pokolenie Kolumbów. To są roczniki lat 20. Stykali się powiedzmy sobie te środowiska z różnego rodzaju, bym powiedział, proszę Państwa, problemami, które bym powiedział, warto chociażby, bym powiedział, nadmienić, jak problem ograniczony dostępnością broni, których nie było w tych oddziałach, kiedy stosunkowo tutaj nie było niedużo. To jest problem bytowy, to jest problem kondycji fizycznej wynikającej ze złego odżywiania. To jest również legalizacji, powiedzmy sobie, kiedy się było w tych oddziałach dyspozycyjnych. Mamy również, powiedzmy sobie, młodzież wiejską i młodzież robotniczą. Taka młodzież robotnicza była w batalionie Miotła, charakterystyczna. Czołowa grupa wywodziła się z robotników z Pruszkowa. To jest zupełnie trochę inny element, ale bym powiedział twardy, odporny, na trudy, znoje, gotowy do poświęceń. Też powiedzmy sobie tutaj taki charakterystyczny, bym powiedział klasyczny przykład tej młodzieży, to jest batalion Parasol. Jest batalion, który wykonywał wiele trudnych, skomplikowanych, powiedzmy sobie, akcji, i to niekiedy z dużymi stratami. Gdy chodzi o młodzież, bym powiedział, wiejską, najbardziej specyficzną, to jest, bym powiedział, zwarta do swojego, powiedzmy sobie, miejsca zamieszkania, ale jeżeli popatrzymy na te oddziały dyspozycyjne, patrole dywersyjne, oddziały partyzanckie, wspomniane chociażby, powiedzmy sobie, ta młodzież wiejska od oddziału Zapory, która przecież w dalszym ciągu później walczyła po przyjściu nowej władzy o tą niepodległą Polskę. Pewien problem wynika, powiedzmy sobie, jak ochronić tą młodzież przed demoralizacją. To jest problem bardzo poważny, kiedy miało się do czynienia, powiedzmy sobie, z bronią. I to były przypadki, powiedzmy sobie, że niestety wchodzili na tą złą drogę i byli likwidowani, ale również, żeby ochronić przed zniszczeniem psychicznym. To znaczy, uczestnicząc zwłaszcza w akcjach likwidacyjnych, pociąga za sobą daleko idące skutki, zwłaszcza dla młodych. W swoim raporcie dowódca Kedywu Warszawskiego Józef Rybicki Andrzej zwrócił uwagę, żeby do akcji likwidacyjnych brać starszych, bardziej dorosłych, a oszczędzać ludzi młodych.
Tą granicą był, to był granicą 20 lat. Od 20 lat poniżej osoby młode, dopiero dojrzewające, ta młodzież przyglądająca, wchodząca w tą taką brutalną dozę życia, trzeba było oszczędzać. Jak można ocenić generalnie, powiedzmy sobie, to bardzo pozytywnie. Jeśli, proszę Państwa, popatrzymy na, powiedzmy sobie, na dorobek, na wielu ten polach. To do podsumowania jeszcze przejdziemy w ostatniej turze. Dobrze, to powiedzmy sobie, proszę Państwa, no powiedzmy tak, środowisko zdało swój egzamin. Ja bym jeszcze, panie doktorze, uzupełnił pana bardzo ciekawą wypowiedź o udział kobiet, chociażby na szczeblu centralnym, czyli oddział dywersji i sabotażu kobiet z Wandą Gertz, Leną i również o Zofię Franio z patrolami dywersyjno-minerskimi Okręgu Warszawskiego KEDYW-u. No to pokazuje, że bez udziału polskich kobiet konspiracja mężczyzn po prostu by nie istniała. A tutaj mamy dodatkowo do czynienia z kobietami, które prowadziły działania, o których byśmy kobiety w ogóle nigdy nie podejrzewali. Myślę tutaj zarówno o działaniach minerskich, jak i działaniach likwidacyjnych. No jednak kobiety kojarzą nam się z zupełnie innymi czynnościami życiowymi niż odbieranie komuś życia. Także było to pełne spektrum tak naprawdę społeczeństwa polskiego, no ze wskazaniem na te grupy najbardziej ideowe, wychowane w polskiej szkole okresu międzywojennego, ale również tych, którzy mieli doświadczenia z okresu pierwszej wojny i wojny bolszewickiej. Tak nawiązując do wypowiedzi doktora Piskunowicza, który tak ładnie mówił o roli cichociemnych i ludzi specjalistycznie przeszkolonych w wojsku, no nie można nie przywołać postaci to już wymienionego Józefa Rybickiego, który jest jak gdyby zaprzeczeniem tezy o tej dominującej roli owych specjalistów. On był profesorem, filologiem klasycznym, więc często zdarzało się, że ludzie, którzy z wojskiem mieli niewiele wspólnego, potem okazywali się dowódcami i organizatorami pracy podziemnej, często lepszymi od oficerów służby stałej. Zbliżamy się, proszę Państwa, do końca, bo czas nas goni i prosiłbym teraz każdego z Panów o krótką, pięciominutową wypowiedź podsumowującą działalność KEDYW-u i wskazującą taką akcję, która z różnych przyczyn wydaje się Wam istotna, ważna, nie tylko na płaszczyźnie ogólnopolskiej, ale również lokalnej. To zaczęlibyśmy tym razem od pana doktora Krajewskiego. Prosiłbym o dyscyplinę czasową po 5 minut, nie więcej. Nie, postaram się mówić nawet krócej. Mnie się wydaje, że jak gdyby z punktu widzenia społeczeństwa umęczonego okupacją niemiecką, poddanemu strasznemu terrorowi, największe znaczenie miały te akcje, które miały charakter samoobronny. Te, które niosły jakby pomoc i wolność więzionym i dręczonym obywatelom państwa polskiego. Doktor Piskunowicz wspomniał, że nie zostały zrealizowane, a planowane akcje na 3 obozy koncentracyjne, Auschwitz, Treblinkę i Majdanek, KL Lublin. Planowano także akcję na obóz w Kołdyczewie, która została odwołana mimo daleko zaawansowanych przygotowań. Ale oddziały KEDYW-u, zresztą nie tylko KEDYW-u, bo czasem te akcje były realizowane przez oddziały podlegające dowództwom terenowym. To szczególne dla mnie znaczenie mają akcje na więzienia, akcje mające na celu uwolnienia więźniów. Trudno jest powiedzieć, które z nich w okresie okupacji niemieckiej uznał
uznałbym za najważniejsze, bo one wszystkie były ważne. Niektóre mają wymiar symboliczny, tak jak odbicie harcmistrza Bytnara pod Arsenałem. To jest pierwsza taka akcja głośna w Warszawie. No to jest pełen przełom. Mniej znana akcja Celestynów, gdzie z transportu pomiędzy jednym obozem konspiracyjnym i drugim oddział KDW Komendy Głównej, właśnie ten oddział harcerski, motor 30, odbija kilkudziesięciu więźniów. To są akcje wykonywane przez KDW na więzienia, tak jak w Jaśle, bardzo znana i opisana w literaturze, czy mniej znana akcja Więc ja powiem o kategorii akcji. Dla mnie taką najważniejszą ze społecznego punktu widzenia, w odbiorze społecznym, kategorią akcji jest są akcje uwalniania więźniów, rozbijania konwojów. No, dzięki tym akcjom, no tak się sumuje wszystkie te operacje, to kilka tysięcy ludzi odzyskało wolność, którzy być może nie przeżyliby niemieckich kaźni, niemieckich obozów. Dziękuję. Pan doktor Szyprowski. To samo pytanie. Próba podsumowania i wskazanie takiej akcji, która z pana punktu widzenia wydaje się istotna i warto o niej wspomnieć w kontekście tutaj dzisiejszych naszych dyskusji. W moim... Halo? W moim przekonaniu, oczywiście ja tu nic nowego nie powiem w zakresie moich przedmówców, KDF oczywiście spełnił swoją rolę samoobrony i walki czynnej. Chciałem tylko nadmienić jedną kwestię, o czym pan doktor Łabuszewski wcześniej już mówił, że KDF wykonywał również nie tylko akcje zlecone, ale także akcje likwidacyjne, które nie należało do jego działań. Przykładem czegoś takiego jest na przykład akcja Topiel, gdzie KDW-owi zlecił Wydział Kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli WD-69, przekazując mu informację, likwidację osób zagrażających siłom zbrojnym kraju. KDW wykonywał, chociażby warszawski, wykonywał dlatego takie akcje likwidacyjne, zlecane również, co trzeba powiedzieć, przez cywilne sądy specjalne podległe delegaturze, z uwagi na to, że one nie zawsze dysponowały własnymi jednostkami likwidacyjnymi. I chociażby analiza sprawozdań Józefa Rybickiego, szefa KDW warszawskiego, ewidentnie wskazuje, które akcje likwidacyjne zostały zlecone przez cywilne sądy specjalne. Tam są dokładne zapisy. Wbrew temu, co pan doktor Piskunowicz mówił, pomimo faktu, że wychodzono z założenia, że takich akcji likwidacyjnych w ogóle nie powinny przeprowadzać osoby poniżej tam 20... Młode. Tak jest, poniżej 20 roku życia, bo tak pan doktor powiedział, nie do końca tak było. Nie do końca tak było. Weźmy pod uwagę przede wszystkim psychologiczny punkt widzenia. Młodzież rwała się do walki z bronią i bardzo często oni byli przyjmowani do tych oddziałów pomimo tego, że nie posiadali takiego wieku. Mamy chociażby przykład późniejszego plutonu Alek z batalionu Zośka, który z bojowych szkół przeszedł do GS-ów mając lat 15. Średnia wieku. I oni już brali udział w akcjach wystawiania, chociażby, bo ta akcja pod Arsenałem to jest drugie wystawienie, tak? Czyli oni generalnie wcześniej działali. Oczywiście zgadzam się z panem doktorem Krajewskim, bardzo duże znaczenie miały akcje samoobronne. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, która akcja byłaby najważniejsza, bo było ich szereg. Ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na takie akcje, które pomimo przygotowania nie zostały w ogóle wykonane. A pod względem psychicznym i pod względem przygotowania wykonawców miały nie mniejsze znaczenie niż
wykonane. Mamy przykład z akcją Nahana, dowódcę komendantury warszawskiej, która nigdy nie doszła do skutku, a wykonawcy czekali 40 minut na niego. No 40 minut czekać z bronią, to jak to jeden z wykonawców mówił, to można zostać siwym po czymś takim. Tak. Ludwik Hahn to, przypomnę, dowódca Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. Tak. Więc tak naprawdę trudno przyjąć jakąś taką bardzo spektakularną. Oczywiście można było powiedzieć o akcji Góral, ale wszyscy mówili o akcji Góral i ona jest... Uznawana za jedną z najbardziej błyskotliwych akcji dywersyjnych okupowanej Europy. Tak, ale weźmy pod uwagę, że był szereg akcji, gdzie tak naprawdę tej broni w ogóle nie wyciągano. Akcja Lornetki, zaopatrzenie dla oddziałów powstańczych z magazynów niemieckich, tak, przewożono. Nie doszła do skutku akcja na Hansa Franka, którą Kedyw Krakowski przeprowadził, podkładając bomby pod pociąg z Hansem Frankiem. Niestety ona też nie doszła do skutku. Także no, trudno mu niestety powiedzieć. Ale i tak wymieniliśmy kilka. Ja bym teraz prosił już, przepraszam, o zmierzenie do końca, bo jeszcze pan doktor Henryk Piskunowicz. Już oczywiście, czyli reasumując, tak naprawdę dobrze zorganizowana struktura, przynajmniej w zakresie pomysłu, tak? Bo tak jak to było w zakresie działania, nie zawsze, ale dobrze przemyślana, z dobrymi celami, dobrze obsadzona, bo mówiliśmy tutaj o różnego rodzaju podmiotach, które sprawowały funkcje na różnym szczeblu dowódczym i tak naprawdę z mojego punktu widzenia przede wszystkim okazująca potężną pomoc nękanej okupacją ludności. I to według mnie należy na każdym kroku podkreślać. Tak, dziękuję. Z całą pewnością efekt psychologiczny był tutaj niezwykle istotny, tak w Warszawie, jak i w terenie. Panie doktorze, identyczne pytanie. Kiedy istniał 17 miesięcy, 29 czerwca 1944 roku, decyzją komendanta głównego został rozwiązany w tym dotychczasowym kształcie, stracił możliwość planowania i kierowania całokształtem działalności zbrojnej, a także stracił swoją odrębność osobową, przechodząc do oddziału trzeciego jako jeden z referatów, do referatu walki bieżącej. To 17 lat, 17 miesięcy było obfite pod każdym względem. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy działał w bardzo specyficznych warunkach, na terenach GG, na terenach ziem włączonych, na terenach kresów wschodnich, stykając się z rozmaitymi problemami. Bo to nie tylko jest problem, żeśmy mówili, problem samoobrony, ale wyniknął problem, powiedzmy sobie, i to bardzo mocno tutaj, konfliktu polsko-ukraińskiego, który przebiegał nie tylko na Wołyniu czy Małopolsce Wschodniej, ale zahaczał również o tą południową, wschodnią część Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny. I od, powiedzmy sobie, lutego 1944 roku na Huczawie, szczególnie w powiecie tomaszewskim, pod bronią cały czas stały oddziały dyspozycyjne, oddziały dywersyjne i oddziały partyzanckie. Kiedy też był trochę inaczej, bym powiedział, organizowany, znaczy, dlatego że tutaj w GG
była trochę inna struktura, gdzie komendanty okręgu, inspektoraty, obwody, natomiast na Kresach Wschodnich rejony i ośrodki dywersyjne, 19 rejonów, 40 chyba, 4 ośrodki dywersyjne przygotowane do powstania powszechnego, gdzie powiedzmy sobie tam stosowano zaprawę dywersyjną do przyszłej szerokiej akcji sparaliżowania powiedzmy sobie tej komunikacji kolejowo-drogowej. Kiedy miał brać udział w akcji Bariera, która miała być wykonana na polecenie Brytyjczyków w momencie usiłowania przerzucania wojsk niemieckich z frontu wschodniego, w momencie kiedy otworzył się drugi front we Francji. Trudno podsumować, powiedzmy sobie, to co zrobił Kiedyw, dlatego że po pierwsze nie było takich badań, które by, powiedzmy sobie, pokazywało ten wysiłek, tym bardziej, że oddziały Kiedywu, zwłaszcza te oddziały terenowe, uczestniczyły w akcjach nie tylko na polecenie swoich dowódców, czy to powiedzmy sobie dowódców placówek, dowódców rejonów, komendantów tutaj obwodów. I okazuje się, że ten zasięg i skala działania jest o wiele, 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 wiele tutaj większa. Powiem tak, na zakończenie taką opowiem anegdotę. Swego czasu rozmawiałem z polskimi oficerami, którzy byli na kursach w Stanach Zjednoczonych. Na tych kursach uczono ich działań nieregularnych, dywersji partyzantki, wzorując się na francuskiej résistance. A oni w tym momencie wybuchnęli śmiechem. Wy macie nas uczyć, kiedy my mieliśmy armię krajową, kiedy mieliśmy oddziały partyzanckie. I to jest, proszę Państwa, bym powiedział, jak gdyby zamknięcie powiedzmy sobie działalności i dorobku Kiedywu. Bardzo się cieszę, że pan doktor to na koniec powiedział. No ja muszę dodać, że 22 stycznia celowo dosyć dokładnie oglądałem główne wydania programów informacyjnych i w żadnym, powtórzę, w żadnym nie znalazła się wzmianka o okrągłej 80. rocznicy utworzenia kierownictwa dywersji. Ja rozumiem, że akurat ta rocznica miała no, niezwykle mocną konkurencję w postaci okrągłej rocznicy wybuchu powstania styczniowego, no ale jednak idąc tym samym tropem działań insurekcyjnych prowadzonych przez polskie społeczeństwo, no nie sposób nie wspominać o żołnierzach kierownictwa dywersji, którzy na tej drodze działań insurekcyjnych no, byli tym kolejnym pokoleniem, które ową ideę owych działań przeniosło w XX wieku i na które powoływali się później żołnierze podziemia antykomunistycznego i na które my no, staramy się powoływać dzisiaj. Ja może na koniec przytoczę najpewniej mało wiarygodne dane, ale pokazujące skalę zaangażowania bojowego owych formacji, o których dzisiaj rozmawialiśmy, począwszy od Związku Odwetu,
wachlarza, skończywszy na Kedywie. I proszę Państwa, mówimy o działaniach no, jakiego rzędu. To jest ponad 700 wykolejonych transportów kolejowych, blisko 40 wysadzonych mostów, zniszczone ponad 4000 samochodów, spalonych 120 magazynów, uszkodzonych 19 tysięcy wagonów kolejowych, wykonanych blisko 6 tysięcy zamachów na przedstawicieli okupanta i 25 tysięcy działań sabotażowych. To są dane, moim zdaniem, zaniżone, ale pokazują skalę i ten wysiłek zbrojny podjęty przez Armię Polską w kraju. Znajdujemy się w Warszawie, więc na koniec jedne dane statystyczne dotyczące dorobku Kedywo Okręgu Warszawskiego. To jest ponad 400 akcji wykonanych w mieście, w którym stacjonowało wiele tysięcy żołnierzy niemieckich różnych formacji wojskowo-policyjnych nastawionych na tłumienie jakichkolwiek działań oporowych. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie uczestnikom dzisiejszej rozmowy, panu doktorowi Kazimierzowi Krajewskiemu, panu doktorowi Henrykowi Piskunowiczowi i doktorowi Bartłomiejowi Szyprowskiemu. Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja przeprowadzona w związku z 80. rocznicą powołania dywersji zachęci wszystkich Państwa do lektur różnych publikacji dotyczących Kedywu i do udziału w kolejnych obchodach, kolejnych rocznic powołania tej niezwykle zasłużonej dla państwa polskiego struktury. Dziękuję serdecznie.